chyba coś było remontowane. Tak. Tam jeszcze chyba się męczył z arką, gdzie przyjechałem. Solidnie przygotowaną. A dobrze tam wspominam, bo bramkę strzeliłem. No widzisz, no teraz się do niego idzie. Weź to we wspomnień, żeby wszyscy wiedzieli. Byłem w Polsce, w pierwszej lidze w poprzednim moim klubie Warce i dostałem propozycję wyjazdu do Finlandii i skorzystałem z niej. Po czasie nie żałuję, bo naprawdę był to super rok i wiele się nauczyłem i piłkarsko, i sportowo, i życiowo. Bo tutaj też zamieszkasz, tak? Ty masz 2 lata plus 1, to prawdopodobnie to będzie dość długi moment. Nie wiem, czy zaczynasz dzień tutaj, bo ja tak przeczytałem, że przyjeżdżałem godzinę, półtorej wcześniej, to oprócz oczywiście jak masz plany, jakieś zajęcia, no to inna rzecz. Ale będziesz przyjeżdżałem dużo wcześniej, indywidualnie się rozgrzewają, nie jest wielka. Ale wszystko widać było, że taką chęcią, taką pracą na co dzień, takim skupieniem na swojej robocie można zrobić fajne rzeczy i otrzeć się o ekstraklasę. Szkoda, że się to nie udało. Może byśmy się spotkali w lepszych, troszkę lepszych okolicznościach, ale jest jak jest i miejmy nadzieję, że pomogę w tym, że w następnym sezonie ja razem z drużyną i tutaj ze społecznością głogowską będziemy się cieszyć z tego awansu. Bardzo, bardzo bym tego chciał, ale wiadomo, to jest piłka, to jest życie i różnie się czasami układa, więc trzeba po prostu z dnia na dzień robić to, co się kocha, to, co się chce i pracować ciężko na sukces i miejmy nadzieję, że on przyjdzie. Także tutaj będziesz urzędował przez te kilka lat u nas. Dostanie sobie przydział, tu masz to zaplecze. W klubie mamy tutaj 2 osoby jako przy was, 2 osoby jeszcze tego samego typu w całej akademii i 5 osób jeszcze jest w budynku przy hali, gdzie mamy specjalistyczne gabinety, gdzie służymy ludziom na zewnątrz, czy tam mamy. Sukces niesie za sobą zmiany. Nie ma co ukrywać, że baraże i tak jak mówię, ten mecz finałowy to jednak dla Chrobrego był mały sukces i poniósł za sobą zmiany bardzo pozytywne, bo dużo zawodników, którzy gdzieś tam znaleźli sobie poprzez Chrobry i poprzez ten sukces inne drużyny i to sportowo gdzieś tam zwiększyło ich jakby to powiedzieć, poprawiło ich status jako zawodników, to naprawdę trzeba się z tego cieszyć, bo mogą powiedzieć, że Chrobry dał im szansę zrobić krok naprzód w tej przygodzie, czy to też trener, czy asystent trenera, czy zawodnicy, wszyscy związani tutaj z tym klubem, którzy grali, zrobili krok do przodu i to też daje motywację kolejnym zawodnikom tutaj, że warto przyjść do Głogowa, warto się starać, warto grać piłkę w Chrobrym, bo można później czerpać z tego radość i można iść do ekstraklasy i grać w ekstraklasie na najwyższym poziomie w Polsce. Także to też mnie zmotywowało do tego, żeby tutaj przyjść, bo tak jak mówię, no jest to 60-tysięczne miasto, ale ma swoje ambicje, jest piękny obiekt, wszystko, murawa jedna z lepszych w lidze, wszystko jest na dobrym poziomie, żeby coś fajnego w lidze zrobić i ja chcę być częścią tego. Dyrektor zadzwonił do mnie i no i jestem tu po prostu, no cieszę się też, że wracam po prostu do treningów z drużyną, do piłki, bo naprawdę no ciężkie to było pół roku i tęskniłem za tym bardzo, nie? No, taka jest prawda. Co cię przekonało, że akurat Chrobry Głogów? Miałem kilka innych opcji, ale generalnie ja bardzo dużo też zwracam uwagę na to, jaka jest baza. Gdzieś tam czytałem wcześniej wywiady, że jest u Krokomora, jest u fizjoterapeutów, są boiska treningowe bardzo dobre, no i uznałem, że to chyba najlepsza opcja. Gdzieś tam wiem, jaki też jest tutaj budowana drużyna, jaki jest cel na przyszłe lata i dlatego Chrobry.
Wcześniej w rozmowie przyznałaś się, że śledzisz, co się dzieje w klubie od jakiegoś czasu. Znasz się też z kilkoma piłkarzami. Czy to miało jakiś wpływ też na to, że podjąłeś taką decyzję? No też na pewno, bo rozmawiałem i z Rafałem Leszczyńskim, i z Dybem. Z Dybem to można powiedzieć, że znamy się od dzieciaka, bo jesteśmy z jednej wsi, Wierzchosławice. Siedzieliśmy razem w ławce i dużo, dużo rozmów przeprowadziłem z nim, bo też ważne jest takie, żeby sprawdzić teren, gdzie się idzie, i myślę, że podjąłem bardzo dobrą decyzję. Czego możemy się spodziewać po twojej grze w nadchodzącym sezonie i jak widzisz sytuację Chrobrego? Po mojej grze mam nadzieję, że będę przydatny drużynie, w sensie jestem pewien, że będę przydatny. To, co właśnie kilka tygodni temu przeżyliście, to chcę teraz przeżyć to, tylko że zwycięstwem. Witam, nazywam się Kamil Wojtyra, jestem napastnikiem. Przychodzę tutaj do klubu z Głogowa, ponieważ bardzo przekonał mnie projekt sportowy tego klubu oraz wizja dotycząca mojej osoby. Mam nadzieję, że będę mógł dać wam, kibicom, wiele fajnych, radosnych chwil, będąc na boisku. Przeanalizowałem sobie historię tego klubu, zawodników oraz trenerów, którzy są oraz będą w tym klubie. I co zaważyło na tym, że taka decyzja została podjęta, że akurat do nas chcesz przyjść? Głównie myślę, że jest to bardzo poukładany klub, w którym widzę perspektywę fajnego pokazania się w tej pierwszej lidze i mam nadzieję, że jak najlepiej mi to pójdzie. Z trenerem bardzo dobrze współpracowało mi się wcześniej, będąc w klubie z Częstochowa. Bardzo dobrze wspominam tamten czas, wiele się od trenera nauczyłem. I nie będę ukrywał, że trener też miał swój wkład w przyjście tutaj moje do Chrobrego Głogów. I mam nadzieję, że będę mógł trenerowi odwdzięczyć się za zaufanie. Czy na pewno chciałbym jak najlepiej zaprezentować się w klubie, powalczyć może o coś więcej niż Chrobry w tym sezonie, czyli żeby udało się na przykład ten baraż wygrać, awansować do ekstraklasy. Zawsze staram się walczyć, grać o najwyższe cele i tak też będzie tym razem.